Cześć kochani, z tej strony Sylwia, Przybysz i Jan Dąbrowski. I witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy dla was wieczorną rutynę. Odkąd mamy dwójkę dzieci, jest naprawdę ciężko i naprawdę ciekawie, więc mam nadzieję, że film wam się spodoba. Ale żeby nie było, że jest tylko ciężko, zdarzają się takie dni, kiedy mamy chwilę dla siebie, ale to jest ta chwila, gdy dzieci już śpią, jest już naprawdę bardzo późno, ale wtedy ja buszuję sobie w internecie, robię zakupy przez internet, zamawiam dosłownie wszystko, co wpadnie mi w ręce i tylko widzę z boku ten wzrok Jaśka, który patrzy, że mam pełen koszyk jakichś produktów. Więc jeżeli jesteście takimi maniakami zakupowymi jak ja, to koniecznie załóżcie konto w mBanku, bo teraz w momencie, gdy założycie konto na Selfie, dostaniecie nawet 250 zł na start, więc mega się opłaca to wszystko online, bez wychodzenia z domu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zajrzyjcie w opis i kliknijcie w mój link. A my rozpoczynamy, lecimy. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jest tak cicho. Pośpią. Ale zaraz się złapaliśmy moment, kiedy możemy nagrać dla was początek. Bo potem byłoby naprawdę ciężko. Tutaj nawet macie przebitki, bo wczoraj próbowaliśmy nagrywać ten materiał. Jeden. Cześć kochani, z tej strony Sylwia Przybysz. Dzień dobry kochani. Cześć kochani, z tej strony Sylwia Przybysz. Już. Kochani, z tej strony Sylwia Przybysz. Dzień dobry. Dzień dobry kochani, z tej strony Sylwia Przybysz. Ale na początku wymiękliśmy. Zaraz się kończy drzemka, więc spokojnie. Zaraz rozpoczynamy operację pseudonim Armageddon. Natomiast teraz możemy sobie zjeść jakąś kolację. Aromatyczną kolację. Mamy na to 2 sekundy. Rozpalaj świecę, rozpalaj. A co na kolację? Parówki i chleb? Ja zjem płatki. A ty? Co by tu dzisiaj zjeść? No już słyszycie Nelę. Wstaje tam powoli. Trzeba zjeść szybką kolację. Lecą parówki. Mój przepis jest taki, że się wyjmuje parówki i wkłada do mikrofalówki. Polecam spróbować. Jan, mistrz kuchni. Tak 20-25 sekund dajcie. Słyszeliście? Powtórz jeszcze raz. No, bo te parówki będziesz jadł. Nie no, jakbyś mi ukroiła chlebka. Ja do parówek jeszcze robię taki wyśmienity sos. Majonez plus ketchup. Tak, właśnie robię przebitkę na gotowanie parówek. Aha. Zimne mleko stygnie, a matka z dzieckiem. Tak, to niestety jest, jak jest się rodzicem. Już nie ma czasu na zjedzenie kolacji. Zaraz jemy, bo mamy dobrodziejstwo w postaci cioci kochany. I teraz mi powiecie, że wasz Jaśko nie jest romantyczny? Puknijcie wy się w czoło. Cyk. Kocham cię. No dla ciebie coś. Zostałem mokrzan, że trzeba uważać ten na ten syf, co pokazujemy. I pewnie dostanę też zrobę za to, że to mówię. Więc ja tylko te śmieci teraz wyrzucę. Jasiek! Co? No czemu ich nie wyrzuciłeś, że nagrywam? No bo chciałem pokazać, że byłem wieczorną rutyną, więc wynoszenie śmieci, tak? To ja idę, zbiorę śmieci z całego domu. Chodźcie, wam pokażę. Nie! Proszę bardzo, człowiek w pracy. Cześć. To wstanie. Z drzemki się budzę. Zuśka ma tak, że po wstaniu zawsze musi się na początku przytulić. Nie musi tak tylko sobie poleżeć przytulona. Bo wiecie, no, sen jest męczący. Zobaczcie, zawsze jak Jasiek wychodzi wynieść śmieci lub do studia, Luśka musi stać i pilnować. Tak, czy wszystko zabrałem? Czy na pewno wróci? Zrób papa. Papa. Pa. No wróci! Luśku, on wróci! No chodź! No chodź! No jest mój malutki, no jest tylko smutno, bo tatuś wyszedł, tak? Ojej, zaraz wróci, poczekamy tu przy drzwiach, tak? Zobaczcie, kto wrócił. Ta. Nie było mnie 5 minut, ale dla Luśki to wieczność. Nie, bo my tutaj nagrałyśmy Luśki reakcję, jak wyszedłeś. Biedna. Pomachała, tak zrobiła popo i tak z płaczem. Kurde, no później sobie zobaczysz. To jest najpiękniejsze, że dla wielu możesz być nikim, ale dla jednej osoby możesz być całym światem. Szkawkę mamy, więc idziemy się nakarmić, tak? Mama idzie karmić Nelę, a my chodź, idziemy coś ugotować. Pa, pa. Ty, Luśku, tosty zgubiliśmy. O, kebab, no, coś dla tatusia.
Jasiek, daj porozmawiać. Widzicie, widzicie? Te babskie rozmowy. Dobrze, że ty jesteś córa tatunie, nie? W przyszłości będzie tak, że ja będę wam podstawiał pole, Pola będzie słuchać, o czym rozmawiacie i potem tylko nie, będzie... Chodź, Pola, podejdź tu, powiedz tatusiowi, o czym tam mama rozmawiała. Tutaj jest taki kącik Polusi. W mojej porannej rutynie pokazywałam wam jej kącik, on się troszeczkę rozrósł. Tutaj są te pudełeczka. Natomiast tutaj kupiliśmy taką szafkę i takie organizery na zabawki. I tutaj sobie Polusia spędza swój czas. Tutaj ma łóżeczko takie, w którym śpi w ciągu dnia. No i wyciągnęła sobie właśnie z pudełka książeczki i sobie przegląda. Dwudziesta pierwsza 14, więc chyba pora umyć skrzata najmniejszego. Najczęściej wygląda to tak, że ja myję pole, a Sylwia myje Nelę. Natomiast jeśli chodzi o ubranka, no to Sylwia ma lepszy gust i to ona wskazuje... Ja mam gust! Kurde, wiecie sobie, ja mam coś takiego, że mi wszystko musi pasować. Nawet jeżeli dziecko idzie spać. I to nie jest tak, że ja po prostu, wiecie, że ktoś patrzy na to, to ja po prostu się lepiej czuję. I jak ja widzę, jak czasem ja się dobierze ubrania, to ja je zmieniam szybciutko, zanim on ją jeszcze ubierze po kąpaniu. Natomiast dzisiaj zrobimy takie małe wyzwanie dla Lusi, ponieważ Sylwia wybierze dwa komplety. Alusia wybierze sobie, który będzie chciała dzisiaj ubrać do snu. Taki pokaz mody, więc dawaj, Sysia, wybierzmy komplety. W tej szafce jest bałagan i źle się z tym czuję jako matka, że jest tam bałagan, ale ten bałagan się robi mniej więcej tak po pierwszym dniu odłożenia tam, bo ubrania dziecięce są tak małe, że sięgam coś na szybko, bo mam tutaj dziecko na przewijaku, tutaj coś na szybko i wszystko wypada. I się przewracają, bo są małe, także tak wygląda to i mam nadzieję, że są jeszcze te rodzice, a jeżeli ktoś ma poukładane non stop, to podziwiam i tak, zazdroszczę. Nie, bo my mamy poukładane, ale tak, raz ja na tutaj tydzień. Często układam, jak często, są tam, naprawdę. To jest na chwilkę poukładane, potem wyciągamy 2-3 ubranka i trzeba niestety... Trzeba pomyśleć, musisz mnie przestać stresować, że mnie to pokazujesz. Dzisiaj ubranka niebieskie, co jest rzadko spotykane u nas w domu, zazwyczaj ubieramy się na różowo, co nie? Chodź, wybierzesz sobie stylizację. Zdecydowałam się, że będzie to taki komplecik jednoczęściowy. O, proszę bardzo, pyk. Ładniutki. Ładnie Lusia mi wygląda. A drugie to są moje ulubione spodnie typu Aladyny. Luśka ma ich mnóstwo i chodzi w nich spać. I taka niebieska bluzeczka w myszkę Miki. Chodź tutaj, Luśka, wybieramy sobie stylówkę. Co chcesz założyć? Chodź, Pola. Wybierz sobie, która, ta czy ta? Ole! Pięknie! Jak widziałaś? Jak zagrała na emocjach? Cyk, a tatuś przygotuje kąpiel. Ciepła woda. Pani kaczka. Mama, zazwyczaj jeszcze zabaweczki. Proszę bardzo, zobaczcie, kto tutaj czeka na swoją kąpiel. Luśku! Luśku! Będziesz się myć? Tak! Idzie się kąpiel, a tatuś nadzoruje. Niech się pobawi. Tym bardziej, że teraz ma fajne zabawy, bo sobie bierze dwa pojemniki i sobie przelewa z jednego na drugi. Patrzcie, jaka ładna umyta. Teraz tatuś się zajmie włoskami. No trzeba wyczesać. Ty masz jedną szczoteczkę. Ty masz zaraz tatusia, tak? Dobra, idziesz teraz uczesać Nelę. Dobra, chyba trzeba kąpać drugą agentkę. Chociaż ona sobie smacznie śpi. To w tym czasie można nakarmić, pole. Dobra, tak zrobimy. Dobra. Pola, co dzisiaj jemy? Co macie mama przygotować? Powiedz sushi, to tata też skorzysta. Powiedziała sushi. Żeby Pola zjadła, trzeba jej dać miski do zabawy. Ewentualnie jeszcze łyżeczki. Bo inaczej ona po prostu nie ma czasu. Ona chce już biegać, tutaj się denerwuje. Więc trzeba ją czymś zaciekawić, nie? No. A! Pierwsza łyżeczka jest najtrudniejsza, później już idzie. Zjadłeś ładnie? No to pora umyć ząbki. Tata też umyje. Pokażę córce, dać przykład. Zima. Mam
mama uśpi dzidziusia. Tak, taki dzidziuś, kocunio, już twój ma tak. Chodź, weźmiemy smoczka. Ojejku. I cyk. Luśka idzie spać, a tu mamy pupasa, który jeszcze sobie drzemie, więc go nie będziemy budzić. Cyk. Mamusia ma smoka, kocunio. To dobranoc. Chodź, idziemy się. Lulamy, chodź. Przyprosimy. Luśka jednak stwierdziła, że chce zasnąć w łóżeczku. Czekała na mleczko, przyniosłam jej mleczko i teraz sobie pije, tak? I zobaczycie, to będzie sekundę. Skończy się mleczko, wleci smok i udajemy się do krainy snu. Kochani, Nela się w końcu przebudziła. Przyszykujemy teraz jej rzeczy do kąpania. Ona ma tutaj taką malutką szafę. I ma malutką swoje... szafę. No malutka. Ta szafa jak dla tego małego człowieka, to jest ogromna i dla ciągu. Dobra, wybieramy ubranka do spania i zaraz będziemy się kąpać. Ręczniczek przygotowany. Ręczniczek przygotowany. Mamy zaraz wodę jeszcze nalejemy. Ubranka przygotowane. To idziemy po wodę. Wanienka ma termometr wbudowany, ale Sylwia i tak woli test ręki. I zobacz, ja na test ręki robiłem. I świeci się, że optymalne, idealne. Na to pomarańczowe. Bierzemy sobie pieluszkę tytrową. Ja sobie biorę. Wkładam sobie pieluszkę do wanienki i później nakrywam nią Nelusię, gdy już ją wsadzę do wody, żeby nie było jej zimno. Żeby cały czas leżała na niej taka ciepła pieluszka. Dobra, idę po dziusia. Idę po dziusia. O, a kto to wstał? Ona tylko chciała powiedzieć, że wypiła, że można zabrać butlę do mycia i... Pokaż dziuśka. O, a kto ty się budzi? Spałam się. Tak, ale wy też nie myślcie, widzowie, że ona zawsze jest taka spokojna i nam śpi. Zawsze jak ktoś do nas przyjeżdża, jest spokojny. Tak, na pokaz, na pokaz. Nie cały dzień płakała. To po kąpieli. Co? Też, smoczku. I zaraz sobie będzie jadła, tak? Tak, za chwilę sobie zjemy, ale najpierw się ugrzejemy tak troszeczkę, o. Gdzie jest Pola? Gdzie jest Pola? W pierwszym rzędzie zostali odwołani ze stanowisk z bezpośredniej zwierzchnicy światły pułkownik Fejczyn i Józef Różański. O, chyba jej się nie podoba. Czekaj. Mam zmienić tutaj lupę. Może, nie wiem, coś o minimalizmie. Nie, bo czekaj, bo to jest, wiesz, to jest chyba... To jest dwudziestolecie międzywojenne. 3 owce, 4 owce, 5 owce, 198 owiec. 199 owiec. Kochani, dzisiaj niestety chyba nic jest czasu wolnego, bo już jest po północy, a Nela, jak widzicie, jeszcze walczy z nami, więc dzisiaj będzie ten dzień, kiedy tego czasu wolnego nie będzie. Ale zaraz spróbujemy ją uśpić i pójdę szybko się wymyć i idziemy spać, tak? Tak. Kochani, jak widzicie, udało mi się zdobyć troszeczkę czasu wolnego. Zdążyłam się wykąpać, zdążyłam uśpić. Nela jest po pierwszej, a ja właśnie buszuję w internecie. Zobaczcie, robię zakupy, przeglądam różne strony, kosmetyki, ubrania. Właśnie gdy jesteście takimi fanami zakupów internetowych, to w mBanku jest bardzo fajna opcja. Mam coś takiego jak e-karta i działa ona w ten sposób, że przelewam sobie pieniądze z głównego konta na właśnie e-kartę i płacę nią za zakupy i dzięki temu nie muszę podawać danych z głównego konta, z głównej karty i te zakupy są po prostu bezpieczniejsze. Pokażę wam, co upolowałam dotychczas. Zobaczcie, znalazłam takie piękne sukienki dla dziewczynek i zamówiłam 2 rozmiary, a właściwie mam dopiero w koszyku i będę sobie zamawiać, już je widzę w ogóle w tych sukienkach. Generalnie zazwyczaj robię zakupy dla dzieci. Uwielbiam to. Uwielbiam kupować im ubrania i po prostu
robię to codziennie. Więc tak, kochani, wygląda nasza wieczorna rutyna. Dzieci śpią, Jasiek śpi, ja skończyłam moje buszowanie w internecie i też kładę się spać. Mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę przespać, zanim Nela wstanie. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Muah! Śpi, kochanie. Jeśli gwiazdki z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać. Więc dlaczego nie chcesz spać?